Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny 31 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Niestety miałem wielkie problemy co do ubicia cieniostwora, ale z pomocą piratów tutejszych udało mi się dobić po prostu cieniostwora. Chociaż expa nie dostałem za niego, ale najważniejsze, że mam tego potwora z głowy. Przeszukamy jeszcze jaskinie, bo potrzebne będą tam pewnie jakieś rzeczy. Na pewno tam coś się ukrywa. Zapiszę. Muszę zrobić save'a. O, bo normalnie tego bym sobie nie denerwował. Dobra, jesteśmy już tu w tej norze. Mikstura. Kolejna mikstura. Jakiś zwój, naszyjnik. Wow, złoty naszyjnik. Zobaczymy, co z tym złotym naszyjnikiem. Aha, to pewnie jest dla ozdoby, na sprzedaż. Złoty naszyjnik. No. Warty 300 sztuk złota, ale co, zobaczymy, kiedy będzie w sprzedaży. O! W końcu mogę nagrywać to, bo normalnie szał bym dostał. Idziemy teraz porozmawiać z tym Morganem co do tej misji, że już ją zakończyłem, chociaż z waszą pomocą. Ale zakończyłem. Muszę sobie trochę mikstur pokupować, bo jestem biedny, jeżeli chodzi o miksturki. Morgan, Morgan. No. Wstawaj pan. Proszę. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. No wiem. Oto twoja zapłata. Dobra zapłata. Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Na razie nie. Znajdź sobie jakąś koję i zdobądź solidną butelkę rumu. A ten dalej chleje. Na zdrowie, idź spać i odpoczywaj, bo... Ach, to jest trunek. No, to dobranoc. Okej. Okay. Co dalej? Moc kamieni, dobra. Aha. Trzeba będzie porozmawiać z kolejnym piratem. Tutaj mamy Owena. Ej, ty! Coś... Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać... Aha, to chyba już z nim rozmawialiśmy wtedy, kiedy Malcolm był zaginiony, a okazało się, że nie żył już. Dobra, szukamy... Nie wiem, po pierwsze chciałbym się przespać, bo przydałby mi się nocleg. Może gdzieś się prześpię. O, chociażby może tutaj. O, tutaj, żebym był dzień. Okej. Już wypoczęty jestem. Mogę wrócić do pracy. On myśli, że to takie łatwe. Porozmawiajmy z innymi piratami. Wszystko w porządku? O, co się dzieje? Henry cię tu przysłał? Powiedz mu, że niedługo dostanie swoje deski. Jeśli go to nie urządza, to niech sam je sobie piłuje. Wow, nie nerwował panie. Ciągle to samo. Znalazłem twoich przyjaciół. No i? Gdzie są? Nie żyją. To sprawka tych cholernych bandytów. Być może. Przeklęte łotry. Niech ich piekło pochłonie. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, kto jest temu winien. No tak. Mogę ci pomóc w piłowaniu? Nie trzeba. Dam sobie radę. Niedawno przyłączyłem się do obozu i jeśli pozwolę, żeby inni za mnie pracowali, będą mieli mnie za lenia, rozumiesz? No spoko. Co robisz z tymi deskami? A jak sądzisz? Są potrzebne do budowy palisady, ośle. Gregor znał, że warto lepiej ufortyfikować nasz obóz. Ale uważam, że nie ma to większego sensu. Jeśli bandyci nas zaatakują, to ta śmieszna palisada ich nie zatrzyma. Mhm. Powinniśmy byli pozbyć się ich dawno temu. Gdybym wiedział, co tu się będzie działo, zostałbym w Korinis. O, w Korinis? Tak, trochę się tam kręciłem, podcinając sakiewki i zajmując się drobnym szwindlem. Ale im mniej statków zawijało do portu, tym gorzej szedł interes. Zabawa ze strażą przestała się opłacać. I tak dołączyłem do Grega. A teraz siedzę tutaj. Fajnie. Cały dzień piłuję drewno na palisadę, która i tak jest bezużyteczna. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać. Jak opróżniać ludziom kieszenie tak,
aby tego nie zauważyli. Fajnie. Ale musisz być co najmniej średnio zręczny, bo inaczej nie ma sensu zaczynać nauki. Aha, średnio zręczny, to mamy problem. 5 punktów tylko mam nauki, to marnie, bardzo marnie. Nie mówię przecież niczego nowego. Z kim by tu jeszcze pogadać? Nie mam czasu na takie rzeczy. Może z nim. To twoja chata? Nie, należy do Grega. Aha. Wielka sprawa. Muszę się dostać do chaty Grega. Nie ma mowy! Czemu? Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Bo się ciebie boję. To żadna tajemnica. Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz! Trzymam się od tego z daleka. Dam ci za to 1000 sztuk złota. To trochę mało, zważywszy, że nakłaniasz mnie do zdrady mego kapitana. Lepiej uważaj, co mówisz, albo będę musiał przetrzepać ci skórę. A może dwa? Co powiesz na 2000 sztuk złota? Ha, ha, nie masz przy sobie takiej sumy. Słyszałem coś innego. Aha. Tak, rzeczywiście, nawet 1000 nie mam. Greg jest waszym szefem? Też mi coś! Każdy żeglarz i każdy szczur lądowy na tej wyspie słyszał o straszliwym kapitanie Gregu! I właśnie on powierzył mi komendę nad resztą ludzi. Mam zadbać, żeby cała ta banda nie rozpuściła się do reszty pod jego nieobecność. Niektórzy myślą, że mogą robić, co im się żywnie podoba, tylko dlatego, że kapitana Grega nie ma w pobliżu. Ale się zdziwią, kiedy Greg wróci. Opowiem mu wszystko, słyszysz? Także to, że ktoś próbował myszkować w jego chacie. Odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. A bo się boję. Wcześniej czy później musiało się. Kurde, skubaniec. No to będę miał problem. Cholera. Nie można na tym polegać. Pajac. I tak liczy się tylko siła. O, ze skipem pogadamy. A kogóż to stary skip znowu widzi? Ja cię znam. Zatoka koło miasta. Pamiętasz? Skip? To ty? Jak widać, trudno mnie zapomnieć. Ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś cię widziałem. Nie mam czasu. A, no tak. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Rysownik się nie popisał, ale to byłeś ty! Ale nie ma o czym gadać! Na swoim liście gończym też wyglądam dość szpetnie. No tak. A może cię okradnę? O, dziękuję. Co tu robisz? Wróciłem z Korinis i czekam na powrót kapitana Grega. Aha. Super. To żadna tajemnica. Widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to diabli! Coś musiało pójść naprawdę źle! Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korinis i poczekam tam na niego. Ale nie dzisiaj. Dopiero co wróciłem. No tak. Zrobiłbym to inaczej. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Bandytach? Napadają nas, od co? Niby po co wznosimy tę palisadę? To my ich tu przywieźliśmy. Nawet z nimi handlowaliśmy. Żebyś wiedział, ile oni mają złota. Całe krocie, mówię ci. Byli gotowi płacić każdą cenę za beczkę rumu. Ale to już należy do przeszłości. Teraz trwa wojna. No nie, co się stało? Ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią dostawę. A więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto. Kiedy tylko wszedłem na bagna, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angusa i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda inaczej niż oni. Spotkałeś kiedyś Kruka? Pewnie. Stałem wtedy na straży z Henrym. Widzieliśmy, jak Kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Skoro zostawił ich tak blisko, to na pewno mają nas szpiegować. Widziałem też, jak obchodzi się z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, może stracić głowę. Uważaj na Kruka. Dobrze ci radzę. A Kruk to mój pikuś, kurde. To była jego decyzja. Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili.
kutą stal, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te sukinsyny musiały ich załatwić. Morgan i Bill szukali ich, ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo Angus i Hank to jego bliscy przyjaciele. Jest młody i słabo znosi takie wydarzenia. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Ale ten grog, który nieśli, było tego ze 20 butelek! Sporo. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka... Tak? Znalazłem ich. Nie żyją. A więc jednak, biedni dranie. Ale nie liczyłem na nic innego. Powinieneś zanieść te smutne wieści Billowi, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś. Ale nie wal prosto z mostu. Bill jest jeszcze młody. Potrzebny mi pancerz bandytów. Chcesz tam iść? Odbiło ci do reszty? Kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, nakarmią tobą węże błotne. Wiesz, gdzie mógłbym znaleźć taki pancerz? Nigdy się nie poddajesz, co? Dobrze więc. Kiedyś mieliśmy jeden taki. Może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. Może ci go da, jeśli tylko wróci. Spoko. A jak się dostać do chaty? Spokojnie, chłopcze! Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? No. Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pilnować, aby nikt nie wchodził do jego chaty. To żadna tajemnica. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Kapitan mu bardzo ufa. To dlatego powierzył mu zastępstwo. Chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Samuelem. Siedzi w małej jaskini na północ stąd. Samuel wie prawie wszystko, prawie wszystkich. W sprawie grogu brakuje 20 butelek, tak? Tak, do cholery! To był nasz cały zapas! Kurde. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Możesz mnie zabrać do Corinis? Nie. Naprawdę nie. Wyruszam później. Najpierw muszę odpocząć i napić się grogu. Co on wie o służbie? No dobra. Masz może coś do sprzedania? Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garetem. Nie wiem, ty mi powiedz. On zajmuje się naszymi zapasami. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Idziemy pogadać z Samuelem. W końcu to była jego decyzja. Jeszcze tam kiedyś wejdę, spokojnie, Franciu. O, tylko kwestia czasu i moich zdolności. Sobie teraz idziemy do Samuela. To jest ta jaskinka. Kurde, ile tu beczek. What the fuck? Aha, on nie żyje. Zarąbiście. Kurde. O jest. To pewnie wszystko wina tego cieniostwora wtedy. Ojeju. Ajajajajaj. Oj, nie najlepiej. No to mamy problem, piraci. Straciliśmy waszego kamrata. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, jakim cudem. Kurde. O Boż. Marnie. No to pogadam sobie z Garetem. Kogo my tu mamy? Mam nadzieję, że to nie kolejny bandzior na przeszpiegach. Nazywam się Garet. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jeśli jednak szukasz dobrego trunku, lepiej zgłoś się do Samuela. No cholera, ale on nie żyje. Tak, liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Pokaż mi swoje towary. To była jego decyzja. Jakie to masz te towarzyska? Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Pełnia życie. O. Ciągle to samo. To się może przydać. Biały rum. Widzisz, już mi lepiej. Kurde, ale musiał mi zdechnąć. Pirat. Co on wie o służbie? Nikt mi o tym nie jestem zły teraz, powiem wam szczerze. Co on wie o służbie? Ale nic nie poradzę. Po prostu nic nie poradzę. Pohandluję jeszcze. Nie wiem, ty mi powiedz. Ale tak jak powiedziałem, jestem zły.
To strasznie zły. Gorzej niż chyba mi się mogło wydawać. Nieprzyjemna sprawa. Nikt nie chce o tym słyszeć. Nieprzyjemna sprawa. Ajajajaj. Sam tak mówiłem. Oj, jest tragicznie. Tragicznie. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Dużo by mnie to kosztowało. Biedaczysko. Tyle powiem. Przecież wiadomo o tym od dawna. Ale posprzedaję jeszcze jakieś rzeczy. Sam tak mówiłem. Wartościowe lub mniej wartościowe. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Po prostu będzie tyle. Ciągle to samo. Nieprzyjemna sprawa. Kim jest Samuel? To nasz gorzelnik. Rezyduje w jaskini przy plaży. Nie trudno do niego trafić. Po prostu podążaj cały czas na północ. On nie żyje. Halo. Zrobić mały zapas grogu. Niektórzy chłopcy nie są zbyt przyjaźni w stosunku do nowych, że się tak wyrażę. A w takim wypadku grog może zdziałać cuda. Dobra. Skąd bierzesz swoje towary? Mogę ci Skip opowiedzieć o przynosi takich je z Korinic, gdzie czasami bywa. Nie mówię, do niedawna nie sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy nie toczymy z nimi wojnę, wszystko trafia do mnie. To fajnie. Co wiesz na temat bandytów? Najlepiej zapytaj o to Skipa. Często się z nimi kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się choćby jednego bandyty w tym rejonie. Przecież wiadomo o tym od dawna. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka, bez dwóch zdań. I skąpy jak diabli. Pozwala naszemu skarbnikowi, Francisowi, płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty, a Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech, pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Nie mów, że to nie prawda. Gdzie Greg mógł zakopać kompas? Greg powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. Jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, nie zapomnij wziąć kilofa. Tak jakby mnie to cokolwiek. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? Greg mianował go zastępcą na czas swojej nieobecności. Niestety, Francis w ogóle nie sprawdza się w roli kapitana. Nie potrafi nawet ściągnąć Morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki w ogóle coś robią. Reszta obija się zamiast pracować. Mam nadzieję, że Greg szybko wróci i porozstawia towarzystwo po kątach. Słyszy się to i słusznie. Jakieś wieści? Od kiedy Greg zniknął, nic tu się nie dzieje. Dużo by mnie to kosztowało. Dobra. Teraz możemy wypić jedną miksturę, która da nam więcej życia. Ty mi powiedz. Jeżeli on sam w ogóle to coś dało, nie mogę mu pomóc. Tego jest więcej, wierz mi. Dziwne. Pełnia życia. Nikt mi o tym nie mówił. Aha, chyba coś jednak nie tak zrobiłem. Nie można na tym polegać. Kurde. Słyszałem coś innego. Coś nie tak musiałem zrobić. Poważnie wam mówię. Nikt nie chce o tym słyszeć. Kompas Gareta na południowej plaży. Dobra, opuszczony skip. Dobra. No może się wybierzemy na tą plażę, chociaż nie czuję się taki gotowy bardzo. Ale możemy tam iść. Ja zaryzykuję tak czy inaczej. A co do reszty, to ja nie mam pojęcia. Dobra. Czekaj, bryła złota to była. Lol. Czekaj, co tu robi. O kurde, ogniste jaszczurki. Nie. Chyba sobie jaja robicie. W tym momencie ja nie mogę. Jakaś paranoja.
Ja nie będę z nimi walczył, tak czy inaczej. Za duże zagrożenie dla mnie. Niech to. Muszę jakoś się minąć. Żebym nie musiał... Kurde, pełno tego gówna tam jest. Tego ja jest, będę starał się mijać w miarę możliwości, żebym nie musiał po prostu stękać, że muszę z nim walczyć. Kurde, ile tych gadów tu jest. A. Na przykład chyba najzwyklejsze ominięcie ich jest niemożliwe wręcz. Poszedł sobie. Jest tutaj. Wystarczy, że ubiję tego jednego jaszczura. No chodź. Ja tylko chcę kompas. Ja tylko chcę kompas. Nic więcej. A, stałam, to sobie dam radę. Spokojnie. Spokojnie. Teraz muszę uważać na tego drugiego. Chyba też trzeba będzie z nim walczyć. A w sumie... Ubiję gada. No chodź. Tylko będę musiał uważać na te ogniste potem. Dobra. Nie męcz mi się tutaj. Dam sobie radę. Dobra. Pięknie. Czekajcie, czekajcie. A mogę sobie to zjeść. No i dobra. Teraz mogę kopać ten skarb. Szybciej, szybciej. Ach, sądzę, kurde! Że coś znalazłem. Ognista bestia. Szlak by to trafił. Na. Trzeba będzie ten skarb wziąć. Nie, ja sobie tak nie odpuszczę tego. Jak już odkopałem ten skarb i w miarę mi się udało zdążyć uciec przed ognistym jaszczurem, to skarb muszę też stąd wziąć. Nie ma. Nie będę się tak bawił, to chyba jest ten kompas. Tak? Jest, złoty kompas. Dobra, to jeszcze wezmę te skarby. Ja tam nawet nie wchodzę. Już się boję, co w tej jaskini jest. Ja już się tam po prostu boję. Dobra. Idziemy oddać mu kompas i może zakończymy odcinek, bo nie chcę, żeby też trwał pół godziny. A wolałbym, jakby był krótszy. Oddamy ten kompas i skończymy. Ale nie. Prawie bym zginął. Dobra. Tak sobie popłynę. Minę te gady oraz po prostu nie będę z nimi wprowadzał się w konflikt. Na szczęście dobrze, że wiedziałem, gdzie jest jeszcze ten kompas, bo wiem, gdzie jest południe, czyli to, co właśnie mijam, a teraz idzie właśnie na północ, więc jestem jeszcze mądry na tyle, żeby wiedzieć, gdzie jest północ, a gdzie południe.
Więc oddamy mu teraz kompas i zakończymy ten odcinek, żeby nie trwał naprawdę mega długo. Naprawdę w to wierzysz? Okej, to był Garrett, nie? Tak, to żadna tajemnica. Proszę. Oto twój kompas. Ha! To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. No widzisz. Wielkie dzięki! Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Dzięki. Zrobiłbym to pas inaczej. Jakiś dostałem. To żadna tajemnica. Pas ochrony. O, może wezmę. Przyda się. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się, na razie.